Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Dzierżoniowie, tak? Tak. Z panią Danusią Żuchowską. Witam serdecznie, Danusiu. Witam. Dzisiaj będziemy rozmawiać o stopach, ponieważ nasze stopy są tak bardzo ważne. Jesteśmy właśnie tutaj w gabinecie u Danusi. Danusia, zajmujesz się na co dzień stopami, tak? Powiedz nam, dlaczego te stopy są takie ważne? I jacy pacjenci do ciebie trafiają, z jakimi problemami? Stopy są istotnie bardzo ważne, jak każda część ciała. Mm-hmm. Natomiast jeśli chodzi o stopy, to są takie małe dwie platformy, które nas niosą przez całe życie. W stopach mamy bardzo dużo punktów refleksologicznych, które odpowiadają za funkcją, które odpowiadają funkcjom wewnętrznych narządów. Stopy są naszym transportem, więc są bardzo ważne. Nie jeździmy na wózkach inwalidzkich, tak? Trafiają tutaj ludzie z różnymi schorzeniami stóp, bo są to i wracające paznokcie, są to różnego rodzaju zmiany chorobowe na paznokciach, na skórze, odciski, modzele. Ludzie mają problemy z haluksami, z ostrogą piętową i mogłabym tu wymieniać jeszcze dużo różnych innych schorzeń, z jakimi tutaj trafiają ludzie. Mm-hmm. I myślę sobie, że to jest tak bardzo ciekawa praca, że każdego dnia spotykamy się z zupełnie czymś innym, albo to się też powiela, ale zawsze mamy coś innego, coś nowego, co sprzyja też naszemu rozwojowi, bo poznając jedno schorzenie, znaczy widząc jakieś objawy na skórze, na stopie czy na paznokciach, chcemy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Więc to powoduje, że zaczynamy się kształcić, wywiązywać, tak? Chcąc oczywiście pomóc ludziom. A powiedz mi, bo przeważnie ja osobiście znam najwięcej przypadków z grzybicą, to jest raz, a druga sprawa z wzrastającymi paznokciami, tak? Wiele kobiet ma z tym problemy, wiele i starszych osób, chyba każdy, na każdej płaszczyźnie, tak? Od czego to zależy, że właśnie są wzrastające paznokcie? Bo zapewne nasi widzowie też, co niektórzy mają problem i nie wiedzą, co z tym zrobić, gdzie z tym iść. Słyszałam też, że chirurdzy takie właśnie paznokcie zrywają, tak? Potem odrasta nowy. Gdzieś tam to mnie zawsze przerażało. Jeśli chodzi o zerwanie płytki paznokciowej przez chirurgów, to jest to metoda, która została jak gdyby wynika z wykształcenia. Chirurdzy są w ten sposób uczeni, jak tym wrastaniom zapobiegać. My jako podolodzy wiemy, że zerwanie płytki paznokcia jest tak naprawdę górą lodową. Bo po co mamy płytkę paznokciową? Płytka paznokciowa jest po to, żeby chronić nam górny opuszek palca. Naprawdę, tak? Jeżeli by tego nie było, jesteśmy stale narażeni na uraz. I teraz, jeżeli ta płytka leży na łożysku i zostanie zerwana przez chirurga na przykład, to wtedy palec tu u nasady zaczyna nam się zwężać. I nawet jeśli macierz produkuje naturalnej szerokości paznokieć, to tu przy zwężonym polu on nie ma możliwości się już zmieścić. Więc zaczyna się wrastanie od nowa i błędne koło. Zerwanie, rolowanie, rolowanie. To inaczej. Są, tak? Oczywiście. My podolodzy robimy to w zupełnie inny sposób. Mamy tutaj naprawdę wiele możliwości, które możemy pacjentom zaoferować. Jest to najnowsza metoda arkady, gdzie nie wyrwiemy ani kawałka. My dorobimy ten wyrwany kawałek. Możemy go otworzyć, to jest tego paznokcia, żeby przywrócić mu... Czy to się wiąże z bólem, Danusiu? Pierwszy zabieg może być nieprzyjemny. Pierwszy zabieg może być nieprzyjemny. Kiedyś robiliśmy to całościowo. Dzisiaj robimy to jak gdyby w różnych... czy robimy to w odstępie czasu, żeby pacjent nie odczuł tego dyskomfortu. Ale bardzo dobrze również sprawdzają się klamry Unibrace. To są takie klamry dwuczęściowe, dwusiłowe, gdzie stosujemy w tej chwili na kompozyt stomatologiczny, czyli on jest zaczepiany z jednego brzegu i z drugiego brzegu paznokcia, po to, żeby ten paznokieć stopniowo się unosił. Świetnie sprawdza się kompozyt, ponieważ kompozyt stomatologiczny, jak wiadomo, stosowany jest w jamie ustnej.
Natomiast stopa w bucie się poci. No tak. Więc jeśli dajemy inne materiały, typu żel, typu akrel, może dojść do zakopieczenia i ta klamra po prostu odpadnie. Przy dobrze zamocowanym kompozycie, czyli nadanie na niego bondu, tak? Oczyszczenie tego paznokcia, właśnie położenie tego bondu, tak. Dobre utwardzenie lampą powoduje, o tej lampie tutaj została tutaj niedawno, użycie odpowiednie naświetlenie, utwardzenie powoduje, że ta klamra jest dobrze umocowana i paznokieć się bardzo ładnie kształtuje. Ja teraz widzę, po zastosowaniu tych klamrek, widzę, kiedy ci pacjenci przychodzą i mówią, że od urodzenia chyba nie widzieli tak ładnego paznokcia, no to jest miód na serce. Czyli przychodzą ze świadectwami, czyli tutaj też do ciebie przychodzą ze świadectwami, tak? Przychodzą, bo pomogłaś. Przychodzą. I to serce rośnie. Rośnie. Tak. Pytałaś mnie też Dorotko o grzybicę. Tak. Jeśli chodzi o grzybicę, to grzybica występuje bardzo często. Powiedziałabym, że w tej chwili to jest plaga. Grzybicę można zainfekować. A czym się może objawiać dla tych osób, które nie chcą chodzić do lekarza, bo wiemy, że jest bardzo dużo takich osób, co się dzieje na paznokciach i one tak naprawdę nie wiedzą, tak? Bo czym się może objawiać, jakie to są pierwsze objawy grzybicy tak na pierwszy rzut oka? Patrząc na paznokcie, czy to można stwierdzić, czy nie bardzo? Czy to czuć, czy nie? Więc tak. Jeśli chodzi o taką zmianę chorobową na paznokciu, jeżeli widzimy, to ja to muszę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że nie każda zmiana jest grzybicą, gdzie bardzo często przez lekarzy dermatologów jest od razu zlecane leczenie dermatologiczne poprzez przyjmowanie leków doustnych, używanie lakierów, jakichś spray itd. itd. Ale nie można powiedzieć jednoznacznie, czy jest to grzybica, bo to może się wiązać na przykład z onycholizą poprzez ucisk wewnętrznej części buta. Więc kiedy dociskamy paznokieć, jest niedokrwienie, niedożywienie, płytka oddziela się od łożyska, powstaje onycholiza. Jeśli na przykład ktoś ma problem z łuszczycą, również mogą być paznokcie łuszczycowe, gdzie będzie dochodziło do zmian chorobowych na paznokciach. No. Jeśli chodzi o grzybicę, to grzybica, paznokcie zmienione grzybiczy jest brązowawo-żółty, zielonkowaty i on jest taki rozpadający się warstwami. On się bardzo kruszy, łamie, wyłamuje. Bo nawet ten paznokieć, który rośnie tak do góry, on jest taki gruby, on nie zawsze również jest grzybiczy. Tylko to jest paznokieć zblokowany, który nie ma możliwości przesuwania się do przodu, w związku z tym odkłada się do góry, bo macierz produkuje paznokieć, więc on chce się przesunąć, wypchnąć, a nie ma takiej możliwości. Więc to też nie jest, ten gruby paznokieć, to też nie zawsze jest oznaka grzybicy. Aha, a no proszę, no to rzeczywiście. Jakie jeszcze możemy, z jakimi chorobami możemy się takimi codziennymi spotkać, gdzie ludzie właśnie muszą się zgłosić do podologa i rozumiem, że wszystkie sytuacje, z którymi się osoby ze stopami zgłoszą, to wszystko jest do zrobienia, tak? Jest. Może nie wszystkie. Czy są jakieś rzeczy, które są naprawdę drastycznymi rzeczami i tutaj nie da się uratować? Co to jest? Więc jeśli chodzi o takie stopy, z którymi tutaj naprawdę w gabinecie podologicznym nie za bardzo możemy pomóc, działać, to są stopy cukrzycowe. Stopy cukrzycowe z otwartymi ranami. No tutaj to już nie nasze kompetencje, tak? Jeśli chodzi o stopy, odsyłamy do lekarza. Odsyłamy do lekarza, co my możemy w gabinecie przy osobie z cukrzycą. Możemy zbadać mu czucie głębokie, czucie powierzchniowe, odczuwanie ciepła, zimna. Możemy delikatnie oczyścić ranę, powiedzmy, tak? Ale tutaj zawsze odsyłamy do lekarza. To nie są już nasze kompetencje. Natomiast to, z czym jeszcze ludzie się zgłaszają bardzo często, to są brodawki wirusowe, które są często mylone z odciskami. I tu niejednokrotnie jest takie zalecenie, żeby to pocierać pumeksem, ścierać. Więc jeżeli to jest wirus, to wiadomo, że takie pocieranie powoduje rozsiewanie się tych brodawek. Tak. Ja w gabinecie, bo gabinety pracują różnie.
Ja w swoim gabinecie pracuję elektrokoagulacją i muszę powiedzieć, że dla mnie ta metoda najbardziej się sprawdziła, bo pracowałam również metodą kwasową, czyli tych wszystkich, które są dostępne w aptekach, tak? Jakieś Berikausty, Berumale, Duofilm, więc też używałam tych preparatów, ale takich efektów, spektakularnych efektów, jak przy elektrokoagulacji, nie miałam. Mm-hmm. Bo teraz przychodzi do mnie na przykład ktoś, kto ma mordawkę wirusową i tak naprawdę to są 2-3 wizyty góra i mamy rozwiązany problem. Troszkę ciężej jest u dzieci, bo jednak ta elektrokoagulacja to jest takie uczucie takiego mocnego ukłucia, no to jednak jest dzieci, tak. Ale to nie znaczy, że jest to niemożliwe. Zaczynamy od niskiej częstotliwości prądu, później przechodzimy w coraz wyższe i udaje nam się te brodawki. Później się w momencie, kiedy dziecko przychodzi już na drugą wizytę, załóżmy, kiedy musimy usunąć tą warstwę taką już spaloną, martwą, zupełnie martwą, to te dzieci w ogóle już nie reagują, wręcz się śmieją. No też od dzieciaku trochę trzeba podejść, tak? Przekupując ich czasami, jakąś malowanką, jakimiś żelkami Haribo na przykład. Czy jakieś rzeczy przeciwbólowe też stosujecie tutaj? Nie. Nie. Czyli wszystko jest robione na żywca, że tak powiem. Nie wolno nam tutaj stosować. Możemy ewentualnie użyć miejscowego zamrażania, czyli zimnego lodu, który jest w sprayu dostępny w aptekach. I tylko tyle, co możemy zrobić, nie ma możliwości żadnego opływania. Tak, tak. Bo czasami są bardzo bolące paznokcie, prawda? Widziałam, że są krwawiące, są. To są wtedy przypadki okropne. Ale Dorotko, bardzo ważna jest współpraca pacjenta ze specjalistą. Jeśli pacjent zaufa specjaliście, tak, i będzie tutaj współpraca przebiegała taka, że specjalista robi to, co do niego należy, ale pacjent w jakiś sposób nie napina się, nie nastawia się na to, że to będzie taki ból niesamowity i tak dalej, to wtedy ta terapia naprawdę przebiega bardzo fajnie. I pacjent jest zadowolony, specjalista jest zadowolony, powiedzieć, jaki jest fajny efekt. I też muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o preparaty, to mamy tutaj preparaty firmy Arkada, które są stworzone na bazie produktów naturalnych. Więc ja osobiście idę w naturę, tak? Bo są firmy i gabinety, które używają różnych preparatów, tak? Natomiast ja stosuję u siebie w szczególności te preparaty Arkady. Tak? I są skuteczne, tak? Są bardzo skuteczne. A powiedz jeszcze mi o piętach, bo pięty też wiem, w mojej rodzinie też zdarzyło się u starszych osób, że były pękające pięty. Z czego to wynika? Czy to wynika z zaniedbania? Jak sobie z nimi radzić, zanim się trafi do podologa? Pękające pięty? Pumet do lamusa. Aha, rozumiem. Pumet do lamusa. Okay. Więc jeśli chodzi o pięty, to może być, pękać pięty mogą z niedoboru witaminy A, z przeciążeń, sucha skóra, tak? Czy cukrzycy też pękają często pięty, przyczyn może być naprawdę wiele. Jeśli mówisz o pumeksie, to ja mówię zdecydowane nie. W ogóle? W ogóle. Pumeks wyrzucamy do kosza. Co ty mówisz? Pumeks jest kamieniem porowatym. Wyobraź sobie, Dorotko, że kupujesz kamień, typu pumeks, widzisz go, ścierasz na skórek. Czy masz możliwość wyczyszczenia tego pumeksu? No nie masz. Wszystki ten zdrogowaciały na skórę dostaje w środku. Pumeks nie leży w szafie na półce. On leży w łazience, w miejscu, gdzie jest ciepło i wilgotno. Więc w tym pumeksie rozwijają się wszystkie drobne ustroje, prawda? Tak. Jeżeli teraz użyje ktoś, kto ma pękniętą piętę, ma ranę, to co? Te drobne ustroje wprowadza sobie do organizmu. Czyli co, jednorazowy pumeks, czy w ogóle nie? Pumeks w ogóle nie. W ogóle nie. Tu są tareczki. Można ją kupić w każdej drogerii, w Rossmanie. Są takie tareczki na plastikowej rączce. Takie na rączce. Tak, na drewnianej rączce. Z jednej strony jest gładkie, z drugiej strony jest grubsze. To jest papier sztagetny, papier ścierny. Tak, my też takimi kapkami pracujemy w gabinetach podologicznych. To są oczywiście jednorazowe. I teraz, jeśli taką tareczkę będziesz miała, i będziesz miała swoją, i mąż będzie miał swoje, że ona postawisz sobie, ona będzie dość estetycznie wyglądała, nie tak jak pumek, który za chwilę zczarnieje, tak?
Natomiast tu będzie taleczka, którą weźmiesz sobie swoją szczoteczkę, ładnie wymyjesz z jednej, z drugiej strony, postawisz, ona się obecnie i masz ją gotową do następnego użycia. No tak. I też tutaj jeszcze jedna jest bardzo ważna sprawa, może nie wszyscy to polecają. Ja powiem od siebie, co ja polecam swoim pacjentom. Jeśli też chcesz mieć ładne pięty, to zrób sobie domowe spa. Czyli bierzemy sobie miseczkę, nalewamy sobie ciepłej wody w temperaturze pokojowej, ponieważ nie może być gorąca woda. Mhm. Nie moczymy nóg w gorącej wodzie, ponieważ nasze stopy nie mają gruczoły łojowych, więc się nie napuszczają, ale mają gruczoły potowe, więc pobudzamy je do pracy i będzie większa napotliwość stóp. Więc temperatura pokojowa, możemy sobie dać 2-3 kropelki jakiegoś fajnego olejku, który lubimy, czy to będzie różany, czy to będzie lawendowy, czy to będzie jakiś eukaliptusowy, czy jakiś inny, który nam sprawia przyjemność, taką aromatoterapię między innymi. I do tego dodać czubatą łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda oczyszczona ma tendencje zmiękczające. I wtedy, kiedy potrzymamy sobie 10-15 minut te stopy w takiej kąpieli, tak, to wtedy bierzemy tą tareczkę i czyścimy stopę, jak na przykład tu jest nasza pięta, to czyścimy zawsze od strony zewnętrznej do wewnętrznej, w ten sposób. W ten sposób się nie uczyszczamy, w ten sposób nie wygładzimy stopy, skóry. Więc jeżeli my sobie zrobimy w jedną stronę, a nie tak, to tak jakbyśmy uczesali tą skórę, bo to pocieranie powoduje rozszarpywanie naskórka i wtedy każdy kosmyk sobie rośnie osobno i im więcej trzemy, tym bardziej nam narasta. Ogromna wiedza, ogromna wiedza. Jeszcze powiedz mi taką jedną, zdradź nam taki sekret. Skąd bierzesz tyle energii? I czy tą energię przekazujesz innym? Bo widzę, że rozmawiając z Tobą czuję od Ciebie taką pasję i taką energię, że to jest niesamowite. To, że to jest moja pasja, tak, ja uwielbiam swoją pracę, mogę pracować do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej, jak to mówiłem, więc kocham swoją pracę bardzo, 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 kocham pracę z ludźmi, lubię się dzielić z nimi swoją wiedzą, podpowiadać im, w jaki sposób mogą dbać o te swoje stopy, a skąd biorę energię? Biorę. Dorotko, dzisiaj dostałam energię od Ciebie. Ale widzę, że otaczasz się też wśród pozytywnych ludzi, tak? Tak. Jak się rozmawiałyśmy, tak, to naprawdę. Tak. Czyli gdzieś tam energia się wymienia i dobro jakby wraca. Dobro, tak? Wraca. Ty dajesz dobro. Jeśli ja pod filmem wrzucę Twój numer telefonu, bardzo czy Twojego proszę maila, bo być może są osoby właśnie z Twoich okolic tutaj, Dzierżoniów, tak? Wiem, że jeszcze przyjmujesz w Świdnicy, tak? Czyli Świdnicy Przychodni Medyk, tak. Więc w Świdnicy Przychodni Medyk też możecie spotkać Danusię, jeżeli macie problemy ze stopami, jeżeli potrzebujecie takiej pomocy, no to jest najlepszy specjalista, jakiego znam, bo z pasji, a jak się robi coś z pasji, to robi się bardzo dobrze i najlepiej tak naprawdę. Dzięki wielkie, Danusiu. Wszystkiego dobrego do Ciebie. Dziękuję.